Marek Jakubiak to były poseł i były kandydat na prezydenta, który od lat działa na rynku browarniczym. Jaki jest prywatnie? Przekonamy się już za chwilę, ponieważ pan Marek zaprosił nas do siebie. Ruszam zatem. O, ktoś puka. Dzień dobry, panie Marku. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się. Bardzo witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć, a ty jak się nazywasz? No tak, jeszcze trochę i będzie mówił. Jesteśmy u pana, zatem ja idę za panem. Gdzie się udajemy? Dobrze, idziemy. Dobrze. Panie Marku, być może pół żartem, pół serio, ale czasem mówi pan o sobie, że jest pan sarmatą. Co to dla pana oznacza? Czy może oznacza to po prostu fakt, że pan się urodził zbyt późno, nie w tej epoce? Pani redaktor, rzecz w tym, że ja tego nigdy nie powiedziałem. Ale takie są informacje, można w różnych źródłach znaleźć. Jakby ludzie we mnie widzą bardziej sarmatę niż ja sam widzę siebie. Natomiast definicja sarmata to jest taka postawa wyczarowana w II Rzeczypospolitej, postawy pewnej, czyli to jest kwestia mimiki, wąsa, pewnie sygnet na ręku. Widzimy ten sygnet. Pewnie też sposób mówienia albo chodzenia i determinowania swoich myśli na zewnątrz. No cóż, ja jestem patriotą i jeżeli ktoś mówi do mnie, że jestem sarmatą, to oczywiście, no, może na to ma też wpływ mój stosunek do husarii. Co tu dużo mówić? Polska XVII-wieczna była przepiękna, bogata, przepięknie strojna. Powiedzieć, że stół zastawiony w Polsce to był syty stół, to mało powiedzieć. To po prostu były arcydzieła za każdym razem. No a tu muszę jeszcze powiedzieć, że każdy z własnymi sztućcami musiał przychodzić. I to jest chyba też tak pana teraz wielka pasja, mam na myśli historię Polski. No, to prawda, no, jak można nie znać historii własnego narodu, własnego państwa, jak można korzeni nie znać? Ja zastanawiam się zawsze nad postawami ludzi, którzy mówią, że historia jest do niczego niepotrzebna. No, ciekawe. Czy wąs jest nieodłącznym elementem pana wizerunku? Od przedwojny. Nie kusiło pana nigdy to, żeby zmienić ten wizerunek? Nie, no raz zgoliłem. Zgolić wąsa? Tak było w Ciechanowie. Co to za historia? Historia oczywiście tej pani, którą pani poznała dzisiaj. Tak, bardzo sympatyczna, zresztą pozdrawiamy. Tak. 20 lat już jesteśmy razem. I wpadła na pomysł, że trzeba spróbować wąsy zgolić. I zgoliłem te wąsy pod wpływem. I załoga Ciechanowa do mnie przyszła i poprosiła mnie, czy ja nie mógłbym zapuścić z powrotem tych wąsów. Czyli nie rozpoznali swojego szefa. No strasznie to wygląda. I zapuściłem z powrotem te wąsy. Z tym, że ja mam bardzo gęste i kręcone włosy, w związku z tym wąsy też mam problem, bo każde w swoją stronę. Taka demokracja po prostu pod nosem. I trzeba je pilnować ostro, ale nie dadzą się wyprofilować tak, jak ja bym chciał na przykład. Nie ma takiej mowy. Panie Marku, a jak wyglądało pana dzieciństwo? Czy pan miał zawsze głowę do interesów? No, tak można to tak można powiedzieć? Powiedzieć. Proszę tak. Coś więcej powiedzieć na ten temat. Nie, no to wtedy powszechne było wymienianie się znaczkami, kapslami, Bóg raczy wiedzieć czym. To było powszechne. Natomiast prawda jest taka, że pierwszy interes zrobiłem w szkole podstawowej na gumach Donaldach tak zwanych. Czyli jak rozumiem, taniej pan kupił, drożej pan sprzedał. Mało powiedziane, miałem 300% na tym. Nie? O, to naprawdę taka marza. Sytuacja. No. Ojciec kolegi przyjechał, Witka, pamiętam, nie będę nazwiska wymieniał, nie wiem co robi. Natomiast jego ojciec gdzieś za granicą na kontrakcie był w Egipcie czy gdzieś i w Baltonie miał prawo kupować i chciał przyjemność zrobić temu Witkowi, kupił karton Donaldów, taki wielki. Wielki ten karton był, pamiętam, albo dzisiaj taki wielki. I poukładane te Donaldy po prostu jeden przy drugim. I one miały te takie bajki w środku, takie komiksy małe, nie? Najpierw kupiłem od niego 10 tych Donaldów, a on nie lubił tych Donaldów. Mówię, to wezmę od ciebie w komis cały ten karton. W komis. I opędzlowałem go w ciągu tygodnia. I ojciec pojechał po następne dwa kartony, nie? Jego ojciec. Bo tam za jakąś prowizję mu zapłaciłem temu chłopakowi, że on jeszcze zarobił na tym. Ojcu się to spodobało i on chyba nie wiedział o tym, że jego syn jest tylko pośrednikiem. A ja sprzedaż detaliczną rozwinąłem po całości w szkole podstawowej na przerwach. Taki sklepik otworzyłem.
I dość powiedzieć, że potem w średniej szkole jeszcze bułeczki sprowadzałem, drożdżowe też sprzedawałem i dyskoteki organizowałem, bo dyskoteki były takim moim marzeniem, że tak powiem. Robienie, tak. W 70-tych latach, czego pani pamiętać nie może. No, nie mogę, nie mogę. To były czasy Abby, Bonem i dyskotek. Ale znam. Dzisiaj wszyscy się bawią przy Bonem, jest wielki powrót. Natomiast ta dyskotekowa muzyka, bo tak ją trzeba było nazwać, była wszechobecna na parkietach. I w Warszawie chodziliśmy na dyskoteki, począwszy od czwartku, już w czwartek żeśmy jeszcze... Dyskoteka w stolicy była, na dzisiaj Placu Napoleona, kiedyś powstańców warszawskich i hybrydy, Stodoła. To do dzisiaj znane, tak. No to powiem, że to było miejsce spotkań tak naprawdę. To był taki dzisiejszy Tinder trochę. Dyskusji, kabaretów, nie występu. Nie tylko. Mhm. Tam się dziewczyny z chłopakami spotykali. To były środowiska, były kluby taneczne, były też takie wzorce taneczne. No taka ciekawa rzecz. No, wino w Bacchus tylko było. I nie było innego. Także wszyscy specjalizowali się w winach w zakresie jednej butelki. Czyli jak rozumiem, wzorca. Pan marzył o tym, żeby otworzyć własną dyskotekę? Tak, i otworzyłem. No proszę. Tak. A prowadził pan też te imprezy, czy był pan tylko właścicielem? Zdarzało się, że prowadziłem w Ciechanowie dyskoteki. Czyli pan ma... Będąc właścicielem browarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, właziłem na moje orle gniazdo, bo je zrobiłem podług własnego, że tak powiem, projektu. Sam sprzęt kupiłem i potem oczywiście to jest męczące, ale parę godzin potrafiłem, że tak posiedzieć przy pulpicie na górze i poprowadzić dyskotekę. To pan ma wiele zainteresowań, bo z jednej strony jest ta historia Polski, szlachta, tak można powiedzieć, a z drugiej strony browary potem, ale oczywiście wcześniej wojsko, o tym też powiemy, które było niezwykle ważne w pana życiu. I tutaj słyszymy jeszcze o dyskotece. Wiele też takich sprzeczności, ale bardzo ciekawych. Nie, w ogóle to nie było... No ale wojsko i dyskoteka. Mało to jeszcze powiem, że mogę opowiedzieć, chyba nikt się nie obrazi, a mam nadzieję, że dziewczyny wtedy, które były uczennicami liceum medycznego będą czy mile wspominają ten czas, kiedy sam jako kadet szkoły chorążych poszedłem do liceum medycznego zaprosić ich na dyskotekę do szkoły chorążych i sam zorganizowałem tę dyskotekę. I pamiętam jak dzisiaj, jak poszedłem na biuro przepustek, pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, żeby na biurze przepustek przeprowadzić prawie 100 dziewczyn. To ta szkoła chorążych więcej tego nie pamiętała. Tak. Wspominamy z Irminą te czasy, kiedy dyskotekę prowadziliśmy w Ciechanowie, bo żeśmy zrobili taką dwupoziomową dyskotekę. Nawet z Warszawy przyjeżdżali ludzie na tą dyskotekę. Dość powiedzieć, że północne Mazowsze zawsze kolejkę tworzyło, bo tam było 350 osób, tylko można było wpuścić nic więcej. Czekali na tym mrozie, aż ktoś wyjdzie, następny wchodzi. No, przypomniały mi się stare czasy i pamiętam ten zapach dyskoteki. To jest charakterystyczny zapach, nie potrafię go zdefiniować. Natomiast oczywiście mieliśmy największe kłopoty, to mieliśmy z rozwodami, ze związkami, miłostkami, jak to żony. A chcieliśmy w ogóle na live'a tą dyskotekę puszczać, dobrze, że żeśmy odpuścili. A to może jeszcze potem pana obarczano o te rozpady? Nie, pana jakby, dyskoteka, może pan zaprosił? Jakby nie, natomiast bo żeśmy tam jakiś poziom trzymali. No. Mm-hmm. Stałem tam wtedy, pamiętam, z chłopakami na bramce. No i taki nabomblowany gość chciał się koniecznie dostać i mówi, nogę w drzwi wsadził i mówi, że on po prostu musi wejść i koniec. Ja mówię, nie wejdziesz chłopie, bo jesteś pijany. Ja jestem trzeźwy i muszę wejść, taka dyskoteka i taka dyskusja. No to w końcu mówię, wyjdź, bo ci coś jeszcze z tą nogą zrobię tymi drzwiami. No po prostu weź tą nogę i idź sobie do domu, nie wejdziesz na dyskotekę. A mówi, zadzwonię do Jakubiaka. I cię z roboty wypieprzy. Ci ochroniarze tak podeszli i mówią, idź nie błaznuj, idź w ogóle, nie? Aha. I tam na ucho, wszyscy z Jakubiakiem rozmawiasz, baranie. I dopiero mówię, i poszedł, nie? A myślał, że się uda. Ale następnego dnia przyszedł i przeprosić, nie? Że źle się zachował. To jedyna taka dyskoteka, tam mieliśmy taką grupę ludzi, którzy systematycznie przychodzili. Środowisko musi tak chrapać po prostu.
I fajnie było, tylko tyle, że my żeśmy już tyle tych zadań mieli z Irminą. To już był chyba z piąty chyba, albo czwarty browar, który ratowałem. Też, co warto podkreślić, pracujecie rodzinnie. Tak. Tak, a to akurat fajnie, bo mój najstarszy syn prowadzi browar w Bojanowie, a wtedy musiałem, jakby sam je budowałem, więc to nie mogłem być tu, wszędzie jednocześnie. No niestety, potrzebowałem tygodnia, żeby objechać na przykład browary i być w nich tylko jeden dzień. Więc, a interesu trzeba pilnować. Niestety. I tutaj powiem, że jakby przegoniłem no, własny ogon. To można powiedzieć, że trzeba było skrócić, że tak powiem, te moje biznesy, dlatego że one zbyt dużo czasu mi zajmowały. Mhm. Czyli to było za dużo. W samych podróżach. Tak. A ile teraz ma pan browarów? 3. Mhm. Czwarty sprzedajemy. A było 5, tak? Tak, bo jeszcze w Biskupcu mamy browar kupiony, ale nieuruchomiony, ponieważ doszło do zadziwiającej sytuacji z konserwatorem zabytków. Mhm. I tak naprawdę mieliśmy linie kredytowe pouruchamiane, maszyny i urządzenia kupione do tego browaru. Bardzo mało brakowało. Ale konserwator zachował się po prostu no, kuriozalnie i powiedziałem, że nie będę z wami współpracował wobec tego i tyle. Ja mam w Lwówku browar, który jest najstarszy w Europie. To jest początek XIII wieku. I ja wiem, jak się zachowywać w takich zabytkach. I dlaczego dla mnie to jest bardzo ważne, że to są stare browary. Ja to potrafię w tych browarach pokazać. Na przykład Lwówek, proszę państwa, pani redaktor, 10 tysięcy ludzi rocznie zwiedza. Życzę każdemu... Właśnie, bo to jest też bardzo ciekawe, że pan pozwala zwiedzać, też pan oprowadza po tych browarach. Tak. W Ciechanowie był taki rekord, ale to był naprawdę rekord. Straciłem głos wtedy na 3 dni i padłem, po prostu spałem, mi się nie zdarza, to dzień i noc spałem. Po pierwszych, to były chyba pierwsze, otwarte muzea, noc muzeów, noc jakoś muzeów, tak. I my dzień i noc z kolegą żeśmy oprowadzili po 900 osób. Ja wiem, że pan też lubi dzieła sztuki, lubi pan obrazy, co ma pan w swojej kolekcji. Ja nie wiem, czy mogę mówić takie proszę, rzeczy. Proszę, no rzeczywiście. Nie no, mam i Matejkę, i Kosaka, mam i Stykę i no, zadowolony jestem. Udało mi się kupić, bo dzieła sztuki to nie jest tak, że to się idzie do sklepu i kupuje, tak? To trzeba polować. Trzeba polować. No, na przykład Kosaka, którego mam, słynnego zresztą, w reprodukcjach pojawił się w II Rzeczpospolitej w 20 tysiącach egzemplarzy. To jest niewątpliwe dzieło, nie? A to jest pierwsza patriotyczna reklama piwa w dodatku. Piwa Zwierzynieckiego i każdy, kto widzi ten obraz, to kojarzy go z plakatem, a nie wie, że pierwowzór wisi u mnie na ścianie. No i z niego jestem naprawdę niesłychanie dumny. Proszę sobie wyobrazić, że polskie dzieła sztuki za pomocą oczywiście różnego rodzaju firm wyjeżdżały z Polski i ja co mogłem, to uratowałem. Trochę mnie to kosztowało, na przykład tego Kosaka, to ja ze 2 godziny trzepałem się z Amerykaninem. No który... i też trochę pieniędzy za pana kosztowało. No i dobra, no ale jest. No. Natomiast nie będzie Amerykanin mi tu wywoził takich dzieł sztuki. Czyli jak rozumiem, także w biznesie jest pan za tym, żeby ten polski kapitał był w Polsce, także jeśli chodzi o sprzedaż browarów, ale na przykład sprzedaż dla przeciwnika politycznego. To panu nie przeszkadza? Ja, tak jak mówiłem, ten ogon trzeba było skrócić. Natomiast ja cały czas mówiłem, że Palikot pomylił marketingi polityczne z marketingiem biznesowym. On myślał, że w biznesie trzeba być, trzeba wywołać jakąś atmosferę naokoło produktu pozytywną, albo wtłoczyć $1 000 000 na przykład w rynek i w ten sposób uzyskać 1% tego tortu, tak, sprzedażowego. No i on po prostu przesadził. To jest oczytany człowiek, natomiast no, ja się nie zgadzam w wielu rzeczach z nim. Natomiast ja nie mylę biznesu z polityką, dlatego że zachodzę w taki oto sposób do biznesu, że nikt się nie zastanawia, deweloper, komu mieszkanie sprzedaje, po prostu robi mieszkania. Ja odbudowuję i tylko mi się to udaje, żeby była sprawa jasna w Polsce. Mam powszechną wiedzę z zakresu budowlano-mechanicznego, pewnie z lotnictwa, między innymi to się wywodzi oczywiście i z 3 szkół średnich, które mam poza sobą i powiem, że
Powiem, że Palikot ładnie pociągnął ten temat, trochę inaczej niż ja. Stara się tam ten browar poprowadzić, on ma tam bliżej, bo to jest Kraków, koło Krakowa, ale dobrą cenę dostałem, zapłacił w dodatku. I tutaj, czyli nie było problemu ze wciągnięciem płatności. Transakcja była wzorowa, więc, więc nie mam tutaj żadnego zarzutu w tej kwestii. Ale cieszę się, że w polskich rękach został, bo nie muszę mówić, że oferty od Niemców były i niestety z kwitkiem poszli. No była ciekawa rozmowa, nawet mi powiem, że tłumacz, który był z tym Niemcem, mówi, że pierwszy raz w życiu z czymś takim się spotkał i bardzo mi gratuluje, nie? Aha, i też z reakcją pewnie też Herr Jakubiak, Herr Jakubiak chce kupić browar. Ja mówię, że nie stać pana. Nein. Nie? To było tak, nie stać pana. On z Bawarii przyjechał, nie stać pana. Aha. I ta dyskusja z nim polegała na tym, że on mówi stać, nie? Aha. A ile on kosztuje, Herr Jakubiak? No to ja mu mówię, a on mówi, no to mnie stać, ale ja mówię, ale to jest euro. A on mówi, oj drogo, mówiłem, że nie stać, a on mówi, i tyle zapłacę, ale ja mówię, ale to jest netto. I efekt był taki, że wstało z stołu pięścią robną w stół. Nie lubię takich rzeczy. Wkurzył się i wyszedł. No to nieładnie w biznesie. I tak wyszedł jednak z gabinetu, zdenerwował się. W końcu nie kupił browaru, kupił słodownię w Polsce. Ale wspomina to spotkanie do dnia dzisiejszego. I tyle. No, druga sytuacja była taka, kiedy delegacja jakaś niemiecka przyjechała do mnie i dałem im spróbować portera. I bezczelny Niemiec powiedział, że takiego portera w Polsce nie jest... Bo on to bezczelnie powiedział, że Polak nie jest w stanie takiego portera zrobić. Jak mnie siekło wtedy, wziąłem go za fraki, zaprowadziłem do tanku i mówię, lej, buraku. No i nalał. I jego żona jest piwowarem, on się też zajmuje tam piwowarstwem, ale musi wspominać to spotkanie. Nalał, mówię, to samo piwo? To samo. Nalałem mu jeszcze w taką butelkę dużą dla żony i mówię, nie obrażaj nas, chłopie. Tam już w tym tanku, kiedy byliśmy w cztery oczy, mówię, nie obrażaj mnie, bo mnie zdenerwujesz. Bardziej jeszcze. I kurde, przeprosił i pojechał. Wiem, że wojsko miało w pana życiu ogromne znaczenie. Proszę powiedzieć, jaki pan stopień osiągnął w wojsku i dlaczego pan odszedł, jak pan trafił do tej branży browarniczej? Ja zawsze chciałem być pilotem. Naczytałem się książek, jakby moje hobby główne z dzieciństwa to nie tylko sprzedaż gum do rzucia, ale przede wszystkim sklejanie samolotów i w ogóle historia, marynistyka. Pierwsza wojna światowa jakoś mnie nigdy nie wciągnęła, natomiast druga wojna światowa, jak już osiągnąłem poziom w marynistyce taki, że już nie miałem co przeczytać i nie miałem się czego dowiedzieć, to z nudów zacząłem czytać o lotnictwie. I to jest, wiecie Państwo, to były inne czasy trochę, dlatego że każda książka pachniała, książki się wypożyczało w bibliotekach albo się kupowało. Czasem na książkę trzeba było czekać parę miesięcy, aż ktoś odda, bo był tylko jeden egzemplarz na przykład w bibliotece. Mało było takich książek, żeby można było je kupić, natomiast ja miałem wszystkie kupione tak naprawdę o lotnictwie. Tam paru dosłownie jest autorów, więc trudno nie było. Encyklopedie ówczesne, które opisywały tamte czasy, były zmanipulowane. Miałem świadomość tego, że to jest zmanipulowany przekaz. Natomiast samo malowanie, sklejanie tych samolotów. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w skali 1 do 24 pojawiły się samoloty, to ja już miałem 17 lat wtedy, to już stary koń byłem. To te 300 części, to taki wielki karton, to ja instrukcje wyrzucałem, żeby sobie skomplikować świat. Żeby to było takie, żeby to było wyzwanie, żeby to było trudne. Czy zostało coś w panu z wojskowego? Wszystko cechy, charaktery, wszystko? Wszystko zostało, to się bardzo przydaje. Nie żałuję ani jednego dnia. Ja do wojska dostałem się, rozwinąłem ten temat tych moich zainteresowań lotniczych. Zdawałem do Dęblina. Kurczę, będę pamiętał dość długo te badania, bo to były i naprawdę dzisiaj takich badań chyba już nie ma. 180 nas było w grupie zakwalifikowanych do badań. I te badania trwały 3 dni.
W życiu taki byłem zbadany. Czyli nie? Sprawdzali wszystko. Wszystko. I wie pani, to jest tak, że w trzecim dniu zostały mi 3 badania jeszcze. To w zasadzie już, ja już byłem w Dublinie, tak? Już byłem przyjęty. I podchodzi do mnie pielęgniarz, mówi, chodź Jakubiak, tam jeszcze chirurg cię chce zobaczyć, nie? Bo tam coś z kręgosłupem nie tak. Wysłał mi na to zdjęcie tego kręgosłupa i w odcinku lędźwiowym była jakaś tam krzywizna, nie? Jakoś źle stanąłem czy coś, zrobiłem to zdjęcie jeszcze raz i on mówi, słuchaj, jest tu wątpliwość taka, nie mogę cię przyjąć i bez żadnej empatii, bez niczego, ja to jak wmurowany, jakbym ktoś gębę dał normalnie, tak z pięści i stoję taki, no mówi, dobra, to pakuj się i do widzenia. Nie wygonili mnie stamtąd po prostu, nie? Zostało nas tylko 3, zostało potem 2. W każdym razie miałem latać na śmigłowcach. Miałem latać na śmigłowcach i poszedłem do szkoły chorążych w Oleśnicy, dlatego że miałem być technikiem pokładowym śmigłowca Mi-8. I jak ja poszedłem, zdałem już egzaminy, oczywiście tam było 8 na jedno miejsce, to nie było żadnego problemu z tym w ogóle. I dostałem się do tej 2-letniej szkoły chorążych, bo ja już po maturze byłem i okazało się, że akurat śmigłowców skasowali. Czyli ja może los tak chciał ja po prostu. Wiem. Chyba jakoś... w życiu nie ma przypadków. Chyba myślę, że jest pan zadowolony z miejsca, w którym pan jest, więc może nie, po prostu no, tak miało być. Nie, ja latam, żeby była sprawa jasna. Nie odpuściłem sobie w żaden sposób. Hobby, tak. I rzecz w tym, że ja te swoje plany wcześniej czy później realizuję. I tak i tak. Mimo, że świat chciał, żebym nie był pilotem, to ja i tak ten świat oszukałem i tym pilotem jestem. Nie? To jak to było z polityką? Niech pan powie. Ponieważ co trzeba podkreślić? Nie wiem, jak to jest obecnie, ale był pan na pewno i podejrzewam, że może nadal tak jest. Został pan uznany za najbogatszego parlamentarzystę. Nie, to z cyfr wynikało. Słucham? Z cyfr wynikało. Tak, tak. Tylko nie wiem teraz, jak teraz pan nie jest w parlamencie, więc nie jest pan posłem. No zdegradowało mi się towarzystwo, bo najbogatszy ma 2 razy mniej. Rozumiem, czyli wątpliwości rozwiane, wiemy już jak to wygląda w cyfrach, ale śmiało możemy powiedzieć, że nie poszedł pan do polityki dla pieniędzy. Dlaczego pan poszedł? Dla Polski, tylko i wyłącznie. Dla polityki, dla Polski. Tylko i wyłącznie dla Polski. I prawdę mówiąc, nie rozczarowałem się polityką, bo się spodziewałem tego wszystkiego. Natomiast Platforma Obywatelska tak mnie zirytowała tym swoim postępowaniem. Postępowanie Platformy Obywatelskiej i ich traktowanie Polski jak z własnego dworu, może nie, jakby swojego gospodarstwa, takiego rolnego PGR-u, jak Łukaszenka co najmniej, spowodowało, że ja się zdeterminowałem. Ja jestem dla moich wyborców panem Markiem, nie panem prezesem. To jest niesłychanie, osiągnięcie moje, uważam. Panie Marku do mnie mówią. Nie panie pośle, tylko panie Marku. No ja też tak dzisiaj powiedziałam. Panie Marku. Ale czy ja panie namawiałem do tego? Nie. To jest tak naturalne, panie Marku. I to jest takie sarmackie właśnie. Dlatego, że nie Marku, a panie. Tego wymagam akurat, bo nie ze wszystkimi jestem po imieniu. No to jest prawda. Ten dystans ja trzymam. Ale panie Marku? Chciałem powiedzieć takie popularne słowo, ale powiem, że to jest wyśmienite takie traktowanie. Życzę, żeby sobie każdy wypracował taką pozycję. Czego mam panu życzyć tak na zakończenie kolejnej kadencji? Dostanie się do parlamentu bez względu na izbę. To może być i Senat, i może być i równie dobrze Sejm. Ja bym wolał Sejm, dlatego że Sejm jest jednak tą izbą, która stanowi prawo. Kolego! Cały czas tutaj z nami odpoczywa. Śpi. Nie. Przyjaciel, tak? Łajzuś, nie tego. Nie chrap tutaj. Wiecie państwo, że on tak chrapie w nocy, że już się tak przyzwyczaiłem. Jak ja chrapię, to z łokcia dostaję od Irminy. A ten chrapie tak, że po prostu I nic. A jak przestaje chrapać na przykład, to ja się zastanawiam, czy jemu się coś nie stało. Kawalierek mój. Proszę. Chyba drugiego kupimy, bo to jest po prostu coś niesamowitego, co ten pies z nami wyrabia. Ale drugiego to się zajmą sobą może. Ale właśnie, na psa też trzeba mieć czas, a tutaj pan chce wracać do polityki. No, biznes. Wszędzie ze mną. Wszędzie. Na spotkania biznesowe często. Teraz ostatnio do jednego ze studiów chciałem go zabrać. I też by koło nogi się położył i zaczął chrapać. No właśnie, byłoby za głośno, może innym by to przeszkadzało. Na mnie. Nie. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Marku. Państwu również bardzo dziękuję. To był program Poza Polityką. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze.